Cześć Wam, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Paweł. Dzisiaj mam dla Was bardzo złą wiadomość, przynajmniej bardzo złą dla mnie. Live, który się miał odbyć dzisiaj, czyli właśnie 24 stycznia, godzinie 19, rozpoczął się planowo o 19. Potrwał 15 minut, po czym pojawił się pewien problem. Prawdopodobnie dostawca właśnie zaczął jakieś działania na linii, zaczął sprawdzać tą linię sieć, zaczął ją testować, przez co wahania prędkości, szczególnie właśnie uploadu, wahały się między 200 a 1200. Tak duże skoki, efekt duży ping powodowały w tym momencie rozłączanie się z Twitchem, rozłączanie się live'a. Tak więc stwierdziłem, że nie ma sensu kontynuacji. Nie ma sensu po prostu, no, podłączanie się na live'a na 30 sekund jest bez sensu. Tworzy mi się w tym momencie kilkanaście filmów na Twitchu, a jakość jest naprawdę, naprawdę słaba. Tak więc ostatecznie musieliśmy zaprzestać streamowania live'ów. Tego live'a, już się wygadałem. Tak, live'ów też. Niestety podjąłem decyzję, że do marca, czyli do momentu, kiedy nowy dostawca przejmie już sieć, kiedy będę miał już nową umowę i nowego dostawcę, nowy internet, musimy po prostu zaprzestać live'ów. Nie ma sensu, bo teraz nie wiadomo kiedy, w którym momencie, o której godzinie zaczną się jakieś testy, jakieś przebudowy i po prostu stracę łączność, tak? Tak więc do marca, teoretycznie 1 marca powinna wystartować nowa umowa plus super szybki, fajny internet, super szybki, no, lepszy niż obecny, aczkolwiek i tak oferta nie jest może jakoś super wielka, super piękna, jako że u dostawcy tam mamy w pakiecie maksimum chyba 160 megabitów na sekundę. Dla mojego miejsca zamieszkania jest to tylko 60, ale te 60 w zupełności powinno wystarczyć. Wysyłanie do 6 megabitów, więc wówczas oczywiście otworzy mi to takie pole, dosyć spore pole możliwości. Możliwość nagrywania zarówno SimCity, jak i innych gier. I wówczas myślę, że stabilnie będziemy mogli nagrywać, będziemy mogli streamować dowolną grę komputerową. W rozdzielczości oczywiście HD. Na chwilę jednak obecną niestety nie ma to najmniejszego sensu. I tak będę miał już, sprawdzałem właśnie też, będę miał problem z wrzucaniem filmów, które wcześniej na przykład wrzucałem, nie wiem, 40-50 minut góra. Mówię o takich większych filmach. Tak teraz kwestia 200-250 minut, tak? No jest to ogromna różnica. Wrzucać film przez 250 minut to jest sporo czasu, tym bardziej, że to jest taki poglądowy czas. W rzeczywistości wynosi nieco mniej, ewentualnie nieco więcej. Tak więc nie ma sensu po prostu, żeby robić live'y. Mam nadzieję, że jak najszybciej to się skończy. Będę mógł przynajmniej spokojnie wrzucać się materiały, spokojnie nagrywać. No ale tymczasem live'y niestety muszę odwołać, także to co dopiero zacząłem muszę zaprzestać i wstrzymać się aż do marca. I teraz też nie mam tej pewności, że w marcu, że 1 marca, kiedy uruchomią ten szybszy internet, nową umowę, że nie będzie jakichś problemów. Jako że to jest nowy dostawca, który nie działał jeszcze na tej sieci, będzie puszczał swój sygnał po raz pierwszy, to też na początku z pewnością pojawią się jakieś drobne problemy. Tak zawsze jest. No chyba, że się przygotują. Tego nie wiem. Naprawdę. Jest taka szansa, że też będą problemy, więc na pewno w marcu już powinno się coś wyjaśnić. Już powinien być nowy internet, ale kiedy on będzie stabilny i czy on będzie od początku stabilny, czy nie wiem, od połowy marca, nie wiem. Mam nadzieję, że jak najszybciej, bo chciałbym już rozpocząć rzeczywiście te streamy
konkretnie na przykład z Battlefielda 4, z Robocrafta, SimCity kontynuować, no ale niestety na chwilę obecną wyłącznie wszystko będzie prowadzone offline, czyli na kanale na YouTube. Bardzo przepraszam Was za to, mam nadzieję, że wytrzymacie do marca. Mam nadzieję, że ja też wytrzymam do marca, moja cierpliwość jeszcze to wytrzyma, prawda, jeszcze dam radę. No ale zobaczymy. Tymczasem dzięki za uwagę. Do zobaczenia już wkrótce w materiałach na YouTube. Na razie.